Siema widzowie, to ja, Żeba TV, a to kolejny odcinek na moim kanale. Chciałem dzisiaj się wypowiedzieć na temat Fortnite. Dlatego, gdyż to jest temat, na którym po prostu mam bardzo ochotę się powiedzieć. Otóż, jak dobrze wiecie, nie darzę za bardzo z sympatią Fortnite. Ale to nie o tym mówię. No bo dla mnie po prostu ta gra jest nudna, no nie wiem, co jest ciekawego w bieganiu przez tam, nie wiem, chyba 15 minut po mapie z pistoletem, budując się i strzelając do innych graczy. Tak, kiedyś grałem w Fortnite i wiem, co mówię, gdyż po prostu wyrażam swoją opinię i chciałem jeszcze powiedzieć, że obejrz ten materiał do końca, bo on nie ma na celu atakowania Fortnite. Ale nadal nie rozumiem jednego, co mnie bardzo intryguje ciągle. Dlaczego po prostu ludziom się podoba bieganie po mapie z pistoletem i strzelanie do innych? Ja tego nie rozumiem, ale przecież inni mogą powiedzieć, ale w Minecrafcie też się nic nie daje. Otóż się dzieje, bo można budować, bo tam system budowania jest bardzo rozbudowany i można naprawdę cudne rzeczy tworzyć. Wystarczy, że sobie wejdziecie na pierwszą lepszą stronę Minecraft Wiki i zobaczycie tam, jakie cuda tam są. Ach. No ja naprawdę nie rozumiem, jak to się ludziom może podobać. Ale dobra. Po prostu chodzi mi o to, że youtuberzy kiedyś, zanim Fortnite się pojawi, to szlifowali swój talent. Szlifowali po prostu, no bo po prostu chcieli to robić, ale kiedy wszedł Fortnite i się stał popularny, to youtuberzy w pogoni za sławą, zamiast pielęgnować to, co lubią, woleli nagrywać bezsensowne filmiki z Fortnite'a. Co doprowadziło do tego, że talent i prawdziwa pasja na YouTubie powoli zanikają. Tutaj macie rysunek, jak youtuberzy wolą do sławy niż do swojego talentu. A zresztą po co i tak? Bo lepiej, żeby szlifować swój talent, bo za rok, może dwa, Fortnite się i tak ludziom całkowicie znudzi. I te skillsy Fortnite'owe na nic im się nie przydadzą. Ale idealnym... Sorry, Cytrek za te rysunki, ale nie wiem rysować. Ale idealnym przykładem tego jest cytrek.pl. Dlatego, że kiedyś nagrywał w sumie filmy na kanał, swoje poradniki takie fajne. Ciekawe filmy nagrywał, różne takie fajne. A teraz tylko Fortnite nagrywa i robi live z tego. I nie chodzi mi o to, że mam ból dupy, dlatego, że on lepiej prosperuje ode mnie. Tylko chodzi mi o to, że on właśnie zniszczył swój... Znaczy nie, że zniszczył, tylko może zamiast pokazywać coś ciekawego na YouTubie, coś edukacyjnego. Chociaż sam nie pokazuje edukacyjnych rzeczy na YouTube, no ale on pokazywał. W sumie sam zamiast pokazywać coś edukacyjnego, to wolał po prostu pykać Fortnite i w sumie, jakby to powiedzieć, stracił potencjał swojego kanału. Znaczy, to może to jeszcze odzyskać, ale to jest trudne po prostu. Znaczy, to będzie trochę trudne, gdyż większość jego widowni to na Fortnite jest zbudowana. Znaczy nie na Fortnite, tylko jakoś tak. Bo jak dobrze wiecie, niedawno Cytrek mnie wyprzedził i ten materiał nie ma na celu atakowanie Cytryka, tylko po prostu mówię to, co myślę. Nie bądźmy już tacy, że wolimy pielęgnować swoje skillsy Fortnite, a nie talent. Lepiej, żebyśmy pielęgnowali talent, bo w życiu w praktycznych sytuacjach skillsy z Fortnite ci się nie przypominają. Co, wywaliłeś się na rowerze i rozciąłeś sobie rękę, to w czym ci się skill z Fortnite'a może przydać? No w czym? No w niczym. Właśnie taki talent jest zabijany przez Fortnite, jak na tym rysunku. Po prostu chciałem wam powiedzieć to, co myślę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, suba i cześć.